Najena slom, čabijom, sudala slom. Czeburaszka, zwana także Kiwaczkiem, czyli postać z serii radzieckich filmów dla dzieci oraz opowiadania Krokodyl, Gienia i Przyjaciele. Dziwny miś z wielkimi uszami szybko stał się ulubieńcem wszystkich dzieci z bloku państw ZSRR. Czeburaszka to także nazwa jednego z przedszkoli w Prypeci. Wybudowane w 1970 roku, było jednym z kilkunastu prypeckich przedszkoli. Dzisiaj można tam znaleźć jeszcze zabawki i przedmioty, którymi dzieci bawiły się ostatni raz 31 lat temu. Cześć, z tej strony Project Explore. Witamy Was po raz kolejny na eksploracji. Dzisiaj znajdujemy się w Prypeci. Będziemy eksplorować opuszczone przedszkole Czeburaszka. Także tutaj jesteśmy już przed wejściem. Także wchodzimy do środka i pokażemy Wam, jak to wygląda, bo klimat może być całkiem nieziemski. Okej, a więc to jest Czeburaszka. No, wchodzimy do środka, trzeba tylko znaleźć wejście. Nie wiem, czy nie jesteśmy od boku przypadkiem. Zauważ ogólnie tutaj te zabawki. Jestem ciekawy, z czego one są zrobione. Drewno, bo bardzo często w Prypeci można znaleźć takie zabawki zrobione z metalu. Ale tutaj może jak były mniejsze dzieci, no bo to w końcu przedszkole, to wiesz, żeby może sobie krzywdy nie zrobiły, to zabawki są z drewna, nie? Ojej, taki bardziej creepy królik. Tam masz też jakieś klocki, te układanki takie. O ja, jaka lala. Jak zombie jakieś wygląda. Ale zobacz, jak mamy nowo zrobione. Nie przykładali się do jakości tego wykonania, tylko rozumiem, z jakiejś nogi. Tak. Kształt. A to teraz dodaję klimatu tego miejsca. Tutaj też tam masz jakieś resztki lalek. Jak tutaj widzicie, w przedszkole jesteśmy w jednym z odnóg. Ona ma chyba takie trzy odnogi. Tu jest pierwsza i tam jest ta ostatnia, czyli tutaj mamy trzy jakby. Tutaj mamy jeszcze jakieś karteczki przesiąknięte. Też czymś. Nie wiem, czy to nie jest jakaś może lista obecności lub coś takiego. A tutaj patrz, te wszystkie biurka chyba z całego budynku albo z całej tej tutaj odnogi tej części, to pewnie pozrzucali te wszystkie łóżka czy tam jakieś stoliki, coś i wrzucili do jednego pokoju, nie? W sumie może jakby to ładnie poukładali, to mogła być ta część sypialnia. Sypialnia na. No. Tego łóżek tutaj jest strasznie dużo, nie ma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I są ponumerowane, widzisz? Są aż 13. No, tam około do 13. No to dobrze poukładane mogłyby się tutaj zmieścić. Mhm. Nie, tam masz jeszcze 17. Chyba, że to już numer szafy. Dobra, lecimy dalej. Otwarte. No tutaj mamy taką małą szatnię. No, tutaj to nieźle wygląda. Są ponumerowane? Nie wiem. Chyba nie. Mają, wiesz co, zamiast numerków mają takie rysuneczki. Wiesz, dziecku pewnie łatwiej było zapamiętać, że jego szafka to jest na przykład tutaj z marchewką, nie? To jest marchewka. I co można znaleźć w dziecięcej szafce? Sprzęt od masy. Bo dzieci w przedszkolu się chyba jeszcze tam nie uczyły, nie? Pisać ani czytać, więc może tych cyferek taka nie, co, że nie wiem jak tutaj, ale no najczęściej tam w przedszkolu to się robi jakieś szlaczki. Tak, dlatego tutaj właśnie mi się wydaje, że oni to tak znakowali te szafki, że dzieci po prostu zapamiętywały sobie obrazek, jaki miały. Daj, zobaczcie, misio. Resztki jeszcze butów, jak takich dla dzieci.
No i to jakaś taka tablica, nie? Była. Tu masz napisane, może... Nie, to jest chyba jakiś cytat. No. Jakaś tam krypska, nie wiem. Oj. To co, sprawdzamy pięterko, nie? U góry. Tedy. Tutaj zobaczcie, takie fajne są namalowane witraże, powiedzmy, na szybach. Jakieś ptaszki, coś tak dalej, rybka. Jeszcze z takich ciekawostek to przedszkole nazywa się Czeburaszka. Może niektóre osoby znają, Czeburaszka to była taka postać z bajki radzieckiej. Kiwaczek tak zwany. Tu jest trochę rozwałka, ale też mamy szafki i tak samo mamy je oznaczone obrazkami. Zobaczcie, tu jest zabawek w ogóle na ziemi. Mamy lalkę, skakankę, kolejną lalkę tutaj, a tu był jakiś składzik. O, tu jest fajne pomieszczenie. Sporo zabawek. Pełno lalek. Na ziemi się wala. I tutaj zachowała się jeszcze resztka oryginalnej podłogi tutaj. Zobaczcie, jak to wygląda dziwnie. Ja wiem, że pewnie ktoś tutaj ustawił, no na pewno. Ale zobaczcie, dziecięce zabawki, czy jakieś tam klocki do układania i obok filtr do maski przeciwgazowej, który zabawką już nie jest. Też kolejne jakieś zabawki, misie. No tutaj zobaczcie, mam jakieś klocki. O, to już widać, że no, ustawiane typowo Czernobyl. Tutaj mamy jakąś wieżyczkę, nie wiem czy to jakaś taka pałka. Nie wiem, czy to nie jest odgryw statki czasem te klocki. Możliwe. No czegoś, do czegoś to służyły. Taka mała waga zabawkowa. I to jakieś rysunki. Koza. Czyli tutaj mamy pomieszczenie, w którym te dzieci nocowały. Czyli tam na dole, tak jak mówiłem, pewnie było jakieś składowisko tych mebelków. A tutaj mamy typowo łóżeczkę do żakowania. I mamy tutaj jeszcze jakieś gazetki. Zobaczcie, fajnie, dużo takich zdjęć ciekawych. Maszynka. Fajnie, nawet zachowały się resztki tej pościeli. Zobaczcie, mamy poduszki. Tutaj też jakieś tam resztki tego. No ładnie. I zobaczcie te pnącza na zewnątrz, jak wyglądają ciekawie. Tutaj mnie zastanawia, co było. Czy to jak było poukładane i to były miejsca do tej takiej pseudo nauki, do nauki tych podstawowych rzeczy? Czy ktoś tutaj poukładał w ten sposób? No właśnie. Nie, no wydaje mi się, że mogła to być taka sala, taka wiesz. Trochę tutaj zabawek było, że mogli się napobawić w czasie przerwy, nie? Tutaj ewentualnie taka mała tablica, tak? Tak, leży z panu. A, tutaj masz typowo łazienki. I miejsca, może na ręczniki. Mm-hmm. Zobacz, jaka dysproporcja jest tutaj. Masz takie malutkie półeczki, a ręczniczki. Malutkie dwa zlewy. I miejsce po takim normalnych rozmiarów w dużym brodziku. Tak. No i toalety, nie? Takie no to też właśnie, miniatura. No. Dobra. To będziemy wtedy lecieć dalej. Tutaj mamy te kolejne budynki. Kolejna część przedszkola. Okay, przechodzimy łącznikiem pomiędzy tutaj
budynkami. Takie typowo słowiańskie malunki. O, łowickie, że tak powiem. Znowu mamy tutaj szafki. Zobacz, tutaj nawet grzyby wyrosły. Tu, o i tutaj też. To jest ciekawe. Kolejna taka salka zabawowa. I tutaj mamy właśnie zabawkę już metalową. A, i zobacz, tutaj ogólnie na zewnątrz były też schodki, nie? Takie, nie wiem, czy ewakuacyjne albo coś. One z tej łazienki prowadzą. Aha. Ale okien, zobacz, już nigdzie nie ma, nie? Widać takie duże płaty szkła, nie? Albo coś, ale... Chociaż to mogły być jakieś zapasowe, bo raczej jak się zbija okna, to raczej takie duże płaty nie zostają. Ale wiesz co, słyszałem, że teraz, już powoli po tym, gdzie został usunięty metal z opuszczonych miejsc, to zabrano się właśnie za usuwanie okien. I właśnie takie duże płaty mogą być przygotowywane do wyłożenia. Tutaj może ktoś je zostawił i potem... Zapomniał. Już, tak, nie przyszedł ich odebrać. Tutaj zobacz, masz ten 15 republik siostrzanek, siestr jakby. To pewnie na tych czerwonych. Tak, były herby. Aha. Tutaj nie wiem, czy to no jakaś tam, powiedzmy, republika sowiecka, tak? No tutaj też jakaś republika. No i tutaj faktycznie, no one musiały być i po prostu z czasem to wszystko poodpadało, albo też może porozkładali, bo to wiesz, jak to jest. Mogę na taką rzecz, że zobacz, że te maski na te dzieci, one się jakby pasowały też na te lalki, które to były. Zobacz, z jakimi małymi dziećmi tutaj mieliśmy do czynienia, wiesz, że takie małe maski były, nie? To pewnie przedszkolaki, ale takie naprawdę małe. Dobra, to jest jedna rzecz. A wyobraź sobie teraz, jeżeli jesteś tym dzieciakiem w przedszkolu, jest, dajmy jakiś tam alarm albo chociażby ćwiczenia. Tak, i musisz taką maskę założyć, tak, nie? Tak, jaką traumę to dziecko potem ma, zakłada maskę, w niej się ciężko dycha, my o tym wiemy, a takie małe dziecko się dusi i się zastanawia, dlaczego dorosła osoba każe je zakładać takie rzeczy, które jej przeszkadzają. No. Ogólnie w Anglii próbowali robić takie maski dla dzieci w razie czego w kształcie na przykład myszki Miki, nie? Taka kolorowa, z uszami, wiesz, żeby... A, chyba widziałem zdjęcie. Tak, żeby dzieci po prostu lepiej odbierały to i żeby w sumie chciały nawet to założyć. A tutaj widzisz, masz... Ale to na zdjęciach wyglądało jak horror. No ale wiesz, no, w tamtych czasach no to takie dzieci tam, wiesz, a no tutaj Sowieci tak są bardzo... Po prostu szara, gumowa, zwykła maska wygląda jak kosmita jakieś, nie? Ale widzisz, w Ameryce znowu jak miałeś propagandę, cóż propagandę, pamiętasz na pewno ten film Duck and Cover z tym żółwiem? No. No to wiesz, to każdy naród miał swój sposób przekazu. Tam robili to w ten sposób, żeby ładnie to ubrać, a tutaj bieraj masku, czy jak to tam po rosyjsku. Dzierżyj masku. No. Także tak to tutaj wygląda. Zobacz, tutaj małe propagandy. Czerwona gwiazda obowiązkowa. Tak, leninowskiemu kosmolu, czyli to jest ta organizacja, tak, nad pionierami, jakby dla taka młodzieżówka, powiedzmy, komunistyczna, czyli leninowskiemu kosmosolowi tam sława, czyli chwała. Także widać tutaj, nawet w przedszkolach mieliśmy już do czynienia z taką ostrą propagandą, nie? Rosyjską, jakby radziecką. Uczenie od najmłodszego. Tak, tak jak właśnie widziałem, jak byłem rok temu w przedszkolu Złota Rybka, co jest w pobliżu Fujiyamy, dosłownie wszędzie były flagi ZSRR, nie? Nawet takie, wiesz, malutkie flagi dla dzieci, wiesz, do jakichś żołnierzyków albo coś, to normalnie nie jakaś tam flaga zwykła tam, tylko po prostu flaga Związku Radzieckiego. Republik Radzieckich. Jedyna słuszna flaga. Tak, jedyna w tych czasach i w tym miejscu słuszna flaga. Tu jest chyba przejście do następnego korytarza. Tutaj idziemy do ostatniego budynku, więc pójdziemy tędy. A, patrz, tutaj była kuchnia. Może stołka zaraz będzie gdzieś.
Tutaj widzisz, takie oszklone było, nie? No, no widać okapy. Tak, tak, tutaj tak. Jeden, tutaj drugi. A tu patrz, jakiś taki piec. Wygląda trochę jak piece na pizzę, takie, że się wsuwają. Może jakieś bułki tutaj. Piec. No. Albo odgrzewali przynajmniej, żeby było na ciepło. No, tutaj mamy okapy, jak widzicie. Ale kuchnia tu była całkiem solidna na takie przedszkole. Mhm. Zobacz ten okap, gigantyczny. Tak. Ja nie widziałem takiego chyba w tym momencie. Tutaj mam jeszcze energię tam, instalację energetyczną zniszczoną oczywiście. A to, co to jest? To wygląda jak taka jakaś stara lodówka, ale... Oczy tak. No. Tym bardziej, że ma izolację jeszcze do góry. Mhm. Albo też może być piec, bo tutaj taki rożan dość specyficzny. Ciężko powiedzieć. Nie, to wiesz co, jak lodówka, to taka kratka mogła być i na tym mogły po prostu rzeczy, wiesz, leżeć. No, może być. Może wiesz, akurat na przykład mleko do gotowania. Mhm. No, żeby je zagotować. Tak, chyba faktycznie masz rację z tym mlekiem, bo zobacz, bo masz butelki po mleku, nie? Więc to mogło mieć związek z tym. Tutaj kucharzyk. Pewnie też komunista, bo ma czerwoną chustę, więc też pionier. Też kosmosą, czy jak to tam się to mówi. To co, lecimy dalej tutaj, nie? Profsiojus, szkoła komunizma. Nie wiem, mogę się pomylić, nie dokładnie co to znaczy to słowo. Dodam napis. Mi się wydaje, że może jakaś profesjonalna szkoła komunizma, coś. Ale mogę się po prostu mylić. Tutaj też chyba jakieś ubikacje, boczne wyjście. A, wiem co tu był, gabinet higienistki. Taki malutki gabinecik. Takie też malutkie łóżeczko dla dziecka. No i mamy taką szafkę z jakimiś medykamentami. Jak to u higienistek czy tam pielęgniarek bywa. Zobacz tutaj, jeszcze została ampułka, ale chyba zbita. Tak, zbita. No też, może szczepionki. Mhm. Tutaj pewnie miałeś ten taki spray w pianie do odkażania ran. Waga dla dzieci, tak mi się wydaje. Takie bilanse takie, nie? Mhm, no. O, tutaj jest sporo ciuchów na ziemi. I tutaj mamy chyba dalszą część kuchni. Tutaj zobaczmy, mamy jeszcze kalosze stare. Kurczę, wiesz co, chyba to nie była dalsza część kuchni, tylko to chyba była pralnia. Zobacz, mamy wannę, powiedzmy jakąś tam, wiesz, do mycia czegoś. Tak, no pralka, nie? Taka typowa. No i tu też jakiś, nie wiem, brodzik, czy co to jest po prostu. To była ewidentnie pralnia, no. Dlatego tam tyle rzeczy jest na zewnątrz w pokoju, w korytarzu. Jeszcze zerknę tutaj. Nie, puste pomieszczenie, jakiś tam postęp. Kalendarz. Zgadnij na jaki rok. 86. No starszego tutaj chyba nie znajdziemy. Ale jest po... jako jeden z nielicznych jakby tutaj obiektów, to znaczy, wiesz, jest napisany po ukraińsku, bo masz wykorzystywane taką literkę tą podłużną, czyli takie zwykłe I jakby. I to jakby wiesz, w rosyjskim tej literki nie ma, więc to już jest po ukraińsku, nie? No wiadomo, że to była ukraińska SSSR, tak? Ale częściej właśnie w Prypecie wykorzystywanym językiem był język rosyjski. O, tutaj też macie kwiecień. A, zobaczcie, teraz widzę. Masz po ukraińsku kwiecień i masz po rusku april, nie? Ale... Aha, czekaj, myślałem, że ktoś sobie zaznaczył 27. Chociaż to może być zaznaczone. Aha.
Tylko czekaj. Nie, z 20. Wiesz co, mógł ktoś zaznaczyć datę ewakuacji, bo 26. Właśnie chciałem to powiedzieć. Tak, no, 27. Że to może jest ostatni dzień funkcjonowania tej placówki. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz. A nie, ty nie pamiętasz, bo tam z tobą nie byłem. Pod jednym z plakatów właśnie. Takich jak tutaj, ale w Polsce znalazłem w opuszczonym budynku wpisy pracowników, że to już jest koniec, ostatni dzień, 13:45, ostatnie wyjście. No, jeszcze. Tutaj można było coś takiego też znaleźć. No, tutaj też ubrania, wszystko. Dobra, czyli jesteśmy znowu na korytarzu. Pójdziemy wtedy w takim razie tutaj. Tutaj była gaśnica lub jakiś... Aha, to jest hydrant, czyli taki tam system pożarniczy. Zobacz w ogóle, jaka tutaj fajna podłoga była. Jaki wzorek taki, nie? Zobacz tutaj, Miśka. I chyba... A, tak, patrzę ze względu na rozbitą zabawkę. No. Tylko on tak krzywo wisi... Aha. Pewnie tak było. Nie, wiesz, chociaż... Ale zobacz, masz ślad po tym. Więc... No bo wiesz co, ślad jest pewnie dlatego, że to już od 20 lat wisi, tak wiesz, pod kątem. Mhm. Raczej nie wieszaliby tego w ten sposób. W sensie wiesz, w pionie, tylko w ten, jak jest teraz, trzymam. No możliwe, możliwe. Tutaj też mamy znowu szafeczki dla dzieci, ale powiem ci, że całkiem sporo tych dzieci tutaj musiało być. To chyba jest, z tego co pamiętam, to jest jedno z większych przedszkoli w Prypecie ogólnie. Zobaczcie tutaj, ile zabawek. Mińsk. I tych samochodów. Ale wiesz, co mnie ogólnie zastanawia? Zobacz, dużo jest takich zabawek militarnych, że wiesz, żołnierzyki masz, czołgi, jakieś coś. Mhm. To zobacz teraz Unii Europejskiej, u nas takim, wiesz, w nowoczesnym państwie, no to nie ma mowy, żeby, wiesz, dzieci się bawiły w wojnę, nie? Rozumiesz? A tutaj to było... Nie, no dlaczego? Przecież płace produkują ten kobi. To mają praktycznie wszystko militarne. A wiem, a na przykład Lego nie robi. Lego nie... No, Lego. No, no. Chociaż nie. No właśnie o to chodzi, w Polsce to w Polsce, ale chodzi takiej, wiesz... no taka... No taki, wiesz, trend jest, żeby tej wojny nie propagować i nie uczyć w dzieciach, wiesz... jakichś tam zachowań prowojennych, tak? Ale tutaj tym się nie przejmowano, no bo to Związek Radziecki to było państwo militarne, dlatego te dzieci były od najmłodszych lat po prostu wychowywane. No może, no w sumie na żołnierzy też, no bo był obowiązkowy pobór do wojska, nie? Musieli się przyzwyczaić. I zresztą zobacz, traktor też masz, więc... No. Traktor. No ogólnie tak, zobacz, ile tutaj spośród tych zabawek masz zabawki, które w normalnym świecie służą do wykonywania pracy, mhm. A ile masz zabawek rekreacyjnych? Ciężarówka na cysterna, ciężarówka do jakiegoś tam transportu płynnych rzeczy. Naczepa jakaś Mińsk. Tam no, laweta, traktor, jeden samochód osobowy czołg. I znowu narzędzia pracy. Dokładnie. Od najmłodszych lat. Lenin. Sowiecki Sojusz, tak? Tak. I praca. Praca, no. No i zauważ, że ten czołg, on jest z plastiku, to on się ładnie zachował, nie? No będzie się rozkładał pewnie dużo jak pierwiastki. Tak. A te tutaj to już widać, że pordzewiały. Ale mają się. Lepszy klimat moim zdaniem. Tak. Aha. Tutaj mamy wyjście ewakuacyjne. Tutaj też. Szafki, patrz, Sowiety, coś w naszych dzieciach, informacji, coś tam, nigdy się nie zachowały już więcej. Zobacz tą walkę. Taka czarna twarz. Skażona radiacją, ale oczy błękitne, nie? Mhm. Tutaj też masz jakiś plan ewakuacji dzieci, tam, czyli plan ewakuacji tych dzieci, nie? Jakby? Mhm. No to zobacz, z tego co się orientuję, to mamy już zwiedzoną większość. Jeszcze mhm. może kilka tam pomieszczeń i będziemy mieli całość. No tutaj też pomieszczenie takie
do uczenia tych dzieciaków. Ślisek. Zobacz, jaka jest lokalizacja tego przedszkola. Rodzice przed pracą po prostu schodzą z boku, idą naprzeciwko, zostawiają dzieci, mogą iść do pracy. Tak, i tutaj zobacz, masz jeszcze plac zabaw. No. Faktycznie, no. Tam jest chyba piaskownica. I tak, jeszcze samochodzik, nawet się zachowa. I zobacz na zdobienia na płocie. One są, widzisz w środku? Tak. Postacie jakieś z bajek. Mhm, różne tam postacie. Sprawdzimy jeszcze tutaj to miejsce. Naprzeciwko. Tutaj można jeszcze wejść, ale już niestety nie mamy za bardzo czasu. Dlatego sprawdzimy jeszcze to pomieszczenie i będziemy wtedy powoli się stąd zawijać. No naprawdę miejsce bardzo ciekawe. Widać, że troszkę poustawione przez ludzi, ale naprawdę jest klimat. O i tak samo, i tam też mamy do leżakowania. Nie wiem, czy widziałeś to po drodze. Żołnierz? Albo no. Milicjant? Chyba żołnierz bardziej. Nie, żołnierz. No ale też jedyny żołnierz, jaki tutaj znalazłem. Tak, jako postać, nie? Dobra, to powoli wtedy wychodzimy. Myślę, że wyjdziemy przez okno. A nie, tutaj mamy wyjście. Bez problemu. I wychodzimy. Tutaj jeszcze zobaczmy, mamy... Znowu to jest ta czaburaszka, tak? To chyba czaburaszka, no. To mi się wydaje. Zobaczcie, nawet na zewnątrz przedszkola walają się resztki zabawek. Okej, dobra, my już jesteśmy w drodze powrotnej do naszego busa. Dziękujemy za oglądanie i do następnego razu, nie? Trzymajcie się.